Otwieram 31. zwyczajną sesję Rady Gminy Lubawa. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych na ogólnie, stąd 15 radnych zostało uchwalić, którą Rada może obradować, podejmować uchwały. Witam serdecznie radnych, witam zaproszonych gości, witam serdecznie komendanta Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Macieja Jasińskiego, wiodącego w przybyłym się podjęli. Wysoka Rada, obecnie przystąpimy do realizacji porządku obrad 31. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Ustalony przez nie porządek otrzymaliście Państwo zaproszenie, które dla przypomnienia podam jego brzmienie. Punkt pierwszy, otwarcie stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Punkt trzeci, pożegnanie komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Miławie, starszego brygadiera magistra inżyniera Macieja Jasińskiego. Punkt czwarty, sprawozdanie działalności wójta w okresie między sesjami. Punkt piąty, wolne wnioski, interpelacje. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawach. Jako pierwsza zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2017-2022. Następnie zmiana uchwały budżetowej. Następnie stawek podatku od nieruchomości. Następnie zmieniając uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Następnie zmieniając uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również pobierania. Następnie programy współpracy gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Następnie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady na 2018 rok, plan pracy Rady na 2018 rok, punkt 7 odpowiedzi na wnioski, interpelacje, punkt 8 zakończenie obrad. Przedstawił ustawę, doprecyzuję porządku obrad, ktoś nas chce zabrać głos. Nie widzę. Uznaję, że ustawę, doprecyzuję porządek obrad, Rada Gminy przyjmuje. Przystępujemy do kontynuacji porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 30. sesji Rady Gminy był ułożony w biurze Rady. Przypisek obecności przed dzisiejszą sesją. Czy są pytania do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła do wiadomości i zatwierdziła treść protokołu 30. zwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 31 października 2017 roku. Punkt trzeci. Pożegnanie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i ławie starszego brygadiera magistra inżyniera Macieja Jasińskiego. Proszę mi to o zabranie głosu. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Dzisiaj na dzisiejszej sesji mamy zaszczyt tutaj gościć i przyjemność pana komendanta powiatowego Macieja Jasińskiego, który był 10 lat komendantem powiatowym, który tu współpracował przez całą dekadę z nami i z samorządem, i z ochotniczymi strażami pożarnymi, a jest nas dużo, jak wiecie, na gminie, bo jest w tej chwili 17 jednostek, ponad 600 strażaków czynnych, no i około 1000 i młodzieżowców, i wspierających, i tak dalej. Czy duży, czy mały, co dziesiąty jest związany ze strażą. Także tutaj byśmy statystykę policzyli, odliczyli kolejny odlicz, to by się okazało, że jest nas tutaj dosyć sporo, którzy związani są ze strażą. Chcielibyśmy tutaj uroczyście pożegnać, bo pan komendant odchodzi na zasłużoną emeryturę za swoją pracę. I chcielibyśmy wręczyć taką pamiątkę, między innymi
taką pamiątkę gratulacyjną. O treści następującej. Starszy brygadier magister inżynier Maciej Jasiński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Podziękowania. W imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Lubawa składamy Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, zaangażowanie w realizację zadań służbowych oraz pomoc, na którą zawsze mogliśmy liczyć. Profesjonalizm podejmowany przez Pana działań oraz okazanie jednostkom ochotniczym strażom pożarnym z terenu gminy Lubawa wsparcie w znacznym stopniu przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa na podległym terenie oraz zaufania społecznego. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności zdrowia oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń. Podpisał wójt gminy Lubawa Tomasz Rewetowski i przewodniczący Rady Gminy Lubawa Jan Lackowski. Komendant odchodzi, żegna się na emeryturę, ale zostaje jeszcze z nami jako członek zarządu gminy Lubawa OSP. Także nie do końca się z nami żegna. Dziękujemy bardzo i zapraszamy tutaj do świata. Życzymy wszystkiego. Też w dużej mierze zasługa pana komendanta Macieja Jasińskiego. Ta wieloletnia współpraca była okazała i pozytywna. Dziękujemy bardzo. Z panem wójtem i z ruchem prezesem zarządu oddziału gminnego, że cała gmina i jednostki OSP zmieniły się tak jak ta sala, w której się w tej chwili znajdujemy. Przecież jeszcze niedawno no tutaj jakaś tam była zegia, taka pamiętająca dużo lepsze czasy, tak? Teraz mamy zupełnie inny wymiar. Myślę, że to jest jeden z takich przykładów, gdzie powiedzmy działalność i samorządu, i jednostek OSP i myślę, że troszeczkę moje skromne 5 groszy gdzieś tam się dołożyło do tego, żeby to się poprawiało. Szanowni Państwo, trudno jest w takim momencie być dobrym mówcą, stąd przygotowałem sobie w kilku takich skromnych słowach drobne podziękowanie, które pragnę złożyć na ręce wójta gminy Lubawa i na ręce przewodniczącego Rady Miasta, żeby nie rozluźniać oba są takiej samej treści. Wszystkich tak samo bardzo mocno szanuję i za wszystkimi tak samo będę mocno tęsknił. W związku z zakończeniem służby na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie i przejściem w stan spoczynku mam zaszczyt złożyć płynące z serca podziękowania wójtowi gminy Lubawa panu Tomaszowi Ewertowskiemu za wzorową i niezwykle owocną współpracę. W całym ponad 9-letnim okresie mojej służby, nasz wspólny trud, oczywiście służby tu na terenie powiatowskiego, nasz wspólny trud i wysiłek miały na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej nie tylko na obszarze gminy Lubawa, ale i całego powiatu iławskiego. Z ogromną satysfakcją chcę podkreślić, że te działania i wsparcie płynące z iławskiego samorządu, bo o tym też trzeba wyraźnie mówić, i nie myślę tylko o wymiarze finansowym, również o tym wymiarze przyjaźni i takiego wsparcia, które cały czas czuliśmy, przyczyniają się do tego, że i Komenda Powiatowa PSP w Iławie i cały system ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu iławskiego mogą osiągać jak najlepsze wyniki, także patrz, zawsze dojechać na czas i zawsze zlikwidować to zagrożenie, które nasi mieszkańcy nam fundują po prostu, bo to się dzieje przez wszędzie z różnych. Podobnej treści podziękowanie skromne, a naprawdę z serca płynące na ręce przewodniczącego Rady Gminy, dla całej Rady Gminy, dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy z serdecznym podziękowaniem i Bóg zapłać.
Zawsze szef zbiera wszystkie prezenty, więc również przewodniczący musi w waszym imieniu przyjąć. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli pozwolicie, ja się odmelduję. Niestety dzisiaj jest właśnie ten dzień, w którym się żegnam i tych zadań dzisiejszych jest cała masa, więc muszę po prostu opuścić i nie będę wam więcej przeszkadzał w tej pilnej pracy, którą na pewno musicie wykonywać. I mam nadzieję, że jak będę odwiedzał gminę Lubawa, te drogi nie będą dla mnie zamknięte.